napięcie wewnątrz ewariańskiej świątyni. Ej, to jest śmieszne, że komputer mówi wykryłem, a mówi damskim głosem. Bez kitu, nie? No. Ja się dobra. Nie ukrywam. Okej, okay, więc ten poziom działa w inny sposób. Mamy tutaj taką drogę po prostu, właśnie do jaskini tego całego Zurgo. Mhm. Nie Zurga, nie mylić z Toy Story. Ale no, mamy taką drogę i po drodze odblokowujemy zasobniki z bronią i właśnie warto wszystkie zasobniki z bronią odblokować, no bo wiadomo, przydadzą nam się potem. Oczywiście, że tak. I to już nie jest poziom, gdzie bronimy bazy. To jest akurat normalny poziom. też bardzo lubię ten poziom. Bo mimo wszystko, jak bardzo lubię ten Tower Defense w tej grze, to to jest akurat taka namiastka takiego starego, dobrego Ratcheta i to też się ceni. No coś taki, kurde, klimat. Klasyka. No. Jeśli detonator nie zostanie rozbrojony, misja załogi Q zakończy się porażką. A tak, tamto, więc to jest generalnie bomba, która za 5 minut wybuchnie, więc mamy naprawdę dużo czasu. Serio, to jest bardzo dużo czasu. Aż musiałem się zapauzować, bo Zurgo strzeli wam prosto w twarz, a potem wystrzeli was kosmos. Ale ta bomba jest... my musimy właśnie ją rozbroić. Jak ona wybuchnie, no to mamy totalnego fejla, ale ona nie jest jakoś daleko i tak samo... czas jest naprawdę zdrowy. W dużym skrócie damy radę. No, w dużym skrócie damy radę. Bo jak my, bo jak nie my, to kto da radę? Biedronka, bo budowniczy. Wydać? Nie, bo budowniczy, jak to? No i lecimy. Pyk, 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 pyk. Ja biorę chyba Zurkona. Zajebiście, kurde. Cholerna no. Chrypa. Teraz tak. I teraz do góry. Muszę wybierać rozsądnie, co będziemy brać. Jak będziesz widział doppelbangera, to we... O, wziąłeś! A dobra, to mamy, to git. Doppelbanger się bardzo przyda. Dokładnie. A to grzmotnik się jeszcze przyda. Oj, grzmotnik. Grzmotnik? Grzmotnik, logowanie gry. Takie, broni nie, logowanie gry tak. Oj, pykło. No wiem, właśnie, już go wykończyłem. A nie, czekaj, bo ich tu jest kurwa więcej. Może najpierw się nimi zajmijmy. Dawaj mi nanoteka, kurde. Dawaj mi nanoteka. O, jest, widzę. Spokojnie, ja już się nimi zajmuję. O! Dobra, dawaj, rozbrajaj, a ja biorę broń. Dobra, lecę. Czysto. A tutaj grzmotnik, o jak pięknie. Kurde, no dawaj. Palec spokojnie. Mi się zeszlizną. I nice. Oczywiście. Jesteśmy cwani. Oczywiście, tak. To lecimy i tu już mamy... ostatniego bossa. Uuu, grubo będzie. Galaktyki Solana, najznakomitszy złoczyńca i bloger w historii! Steward Zurgo! 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 Bajer, co? Zbudowałem to niezłe cacko, kiedy jeszcze byłeś moim idolem! Czy to nie ironiczne, że teraz cię nim zgładzę? Steward! Gdzie jesteś? Macharonik ci stygnie! Mamo! Robię coś ważnego! Jak mówiłem, czas umierać. Włączyć ostrą muzykę filmową.
ty już umrzesz, zostanę idolem wszystkich tych, których zawiodłeś. Może nawet dochrapię się fan klubu. No nie, znowu? Co za badziewie! Aktywuję osłony jak prawdziwy kozak. Nie żałowałem kasy na to cacko. Kadłub z rarytanium. Osłony. No tak, trzeba będzie strzelać do tamtych osłon z tyłu. Dobra, więc strategia, Groovitron. Czekaj, ja mu najpierw to rozpierdolę. Osłonę, najpierw mu się rozpierdoli. Kurwa, nie mam czym mu tego rozjebać. Ej, a co to tam było do tego gąciarza? Kto do niego dzwonił? No, Kasia dzwoniła do niego. Kasia? No Kasia, Kasiu to, to już go tu w załodze ku zostawiła? No dosłownie. No tak, głąbie. Kasiu, wróć. Czekaj, a! No kur... Coś mi tutaj nie pasowało, o, czekaj. Grzmotnik, grzmotniki cały czas stawiaj. Tyle ile się da i tyle ile się da do pelbangerów i one go same rozjebią, zobacz. Zobacz co tu się dzieje. Widzę właśnie. Dawaj, grzmotnika. Proszę państwa, tak się gra w załogę ku. Grzmotnik, dawaj. O Jezu, ile on ma HP już. No ile zdjęte, nie? I druga faza. Ale grubo. Ja zawsze to tak gram. To jest najlepsza strategia. Dobrze, teraz będziemy musieli do niego strzelać na odległość. Także jak widzicie, Zurgo, albo gąciarz w sumie, dostał wielki wpierdol od nas. Dokładnie. I uważaj, bo on będzie podpalał te platformy. On będzie podpalał te platformy, więc jak będziesz widział, że cele idą na tam, gdzie stoisz, to spierdalaj od razu. Dobra. No i bierz amunicję i napierdalaj w niego. Bo już prawie po nim. O, już po nim. To jest bez sensu! Dlaczego ten wielki głąb cały czas wygrywa? Czym ty jesteś? Gościem, który nie mieszka już na garnuszku mamusi. No jak, zmęczeni? Podobno w sektorze Korwus grasuje gang zmutowanych kosmo-ninja. Najpierw powinniśmy oddać Zurgo w ręce sprawiedliwości. I oczyścić twoje imię. A, tak, racja. To może dacie się namówić na libacik? Nie. Tylko jeden? Mowy nie ma. Ratchet? No dobra. Niech ci będzie. Raz, dwa, trzy. Wiwa załoga ku! O nie, gąciarz! I w taki oto sposób gąciarz stał się lewicowy. O nie, gąciarz nie żyje! Proszę państwa, co tu się stało? Wracam do suterenny rodziców. O nie. No dobrze. Także proszę państwa. A raczej ty mów, bo ty jesteś tu prowadzącym tak naprawdę. No, skończyliśmy właśnie Ratcheta i Clanka załogę Q. Tak. Cała gra. To była cała gra, moi drodzy. W 3 godziny i 18 minut. To już prolog Kingdom Hearts 2 jest dłuższy od tego. Tak więc, moi drodzy, taka cutscenka spowodowała jedno. Gąciarz spadając w dół właśnie w tym momencie mu się we łbie poprzestawiał i stał się lewicowy. Niestety. No dokładnie. No. Dlatego kiedy właśnie został zaproszony do Hate Parku, nie wiedział co powiedzieć. Bo on nie miał argumentów, żeby zgasić tak Stanowskiego. Co no niestety wstyd. Tak. Niestety tak to wyglądało. Stanowski, no żartuję. Ludzie, tu nikogo nie ma. Dokładnie, a tak Kasi serio. Drogi prowadzący, drogi kolego Michale, mam do ciebie pytanko. Słucham. Czy w takim razie chciałbyś jeszcze widzom pokazać, jak wygląda
maksymalny level w tej grze, bo do maksymalnego levelu został tylko jeden medal i byśmy musieli tylko przespeedrunować pierwszy poziom. I byśmy to mogli, jak chcesz, zrobić off-screen, albo nawet tutaj na wizji możemy to zrobić. Możemy zrobić to już w sumie off-screen? Chociaż, czekaj. A szybko nam by poszło z tym speedrunem? 5 minut. Okej. Okay. To może spróbujmy. No. To nie wiem. Ja tutaj zeskipowałem te napisy końcowe, więc możemy spróbować. Aha, no to powiedz coś w stylu, że ten... To moi drodzy, w sumie za chwileczkę się zobaczymy. Dokładnie. Jak to się mówi, cięcie kosztów. Cięcie kosztów. Ciach, 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 ciach. Jak widzieliście, moi drodzy, udało się. Spisaliśmy się na medal. Dosłownie. Dosłownie. Nie, no, zajebista gierka to jest. Mega mi się podoba. No, do speedrunowania też. Kurde. A fajnie, że ci się spodobało, bo mówię, no ja jestem też mega fanem tej gierki. Ja ogólnie lubię krapy. To, co ludzie uznają za krapy, to zazwyczaj mi się podoba. Mamy jakiś nowy awansik, jak widzicie, więc warto byłoby zobaczyć to i owo. No to dawaj. Awans. Co my mamy? No, oczywiście, że przyjmujemy. No. I tak to się prezentuje. Mamy wszystko już zrobione, no nie? O, tak, z takich, że... Yeah. No poza skill pointami i innymi pierdołami, jakimiś trofkami, no to tak. I upgrade'ami broni. Generalnie ten armor, który teraz masz, bo właśnie też te awansy zmieniają zbroję, ta zbroja, którą masz, to bardzo właśnie przypomina tą z Ratcheta dwójki najlepszą. Nie wiem jak tobie, no, ale mi tak. Trochę tak. No, z Ratcheta dwójki. No i jesteś teraz w pełni zupgrade'owany. Jesteś koksem. Praktycznie takim samym jak ja, jak chodzi o zbroję, turbobuty i tak dalej. Jedyne co to jeszcze bronie trzeba sobie wylewelować i... O kurwa, panie. Oczywiście. Wtedy to już... no i jeszcze tak ciekawostką rzucę na koniec, że bronie można tu levelować do levelu trzeciego, ale odkąd Insomniac wydało jednego patcha, nie pamiętam którego, można levelować bronie do poziomu piątego. Tak więc, moi drodzy... No. To był właśnie let's play z Ratcheta i Clanka Załogi Q. Świetna gierka. Fabularnie też bardzo dobrze stoi w mojej opinii. Soundtrackowo coś leciało do mojego prawego ucha, więc myślę, że soundtrackowo też dobrze stoi. No i muszę powiedzieć, że naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony i przyjemnie mi się robiło bardzo ten let's play. Czasami były momenty, gdzie wiadomo, byliśmy trochę ciszej. Ale to ze względu na to, na skupienie oczywiście, no bo, no nie ukrywajmy, ale jak chcemy zrobić rasa porządnie, no to trzeba się skupić czasami. No tak. No. I... Szczerze polecam wam zagrać sobie w tę gierkę. Najlepiej jak macie z kimś, właśnie tak jak my co teraz graliśmy, no to... Będziecie, myślę, że mieli... podobnie będziecie się dobrze bawić jak my. No na pewno. I oczywiście chcemy pozdrowić Krzysztofa Gonciarza, który no, że tak powiem, dostał w pierdol, no i Kasiu wróć. Tak. Ja też od siebie powiem, że po raz kolejny tę grę przeszedłem. Pewnie po raz kolejny wbiję z kimś platynę. Powiem ci, że to któryś raz, ponieważ raz wbiłem sam, potem z kolegą, potem wbiłem chyba innemu koledze. Z Irlexem raz biliśmy razem platynę i też z Pixelem, więc możliwe, że to piąty albo szósty raz, a chociaż chyba bardziej piąty, bo i teraz z jednym ktoś, takim kolegą tylko grałem. I teraz ktoś w sekcji komentarzy powie, wszystko spoko, fajnie, ale Sebot, kiedy ty masz kolegów?
No, ale ja też bardzo serdecznie wam tę gierkę polecam. Dla mnie fabularnie to nie ma tutaj szału. Soundtrackowo może i też, chociaż jest to i tak jedna z lepszych, z tych nowszych Ratchetów, jak chodzi o soundtracki. I co? Jak dla mnie, niedoceniona gierka, za bardzo hejtowana przez to, że próbowała robić co innego. Dokładnie. Bo to, co gra próbowała robić, to tej grze wyszło. Także ale trochę czuć w tej gierce taki vibe starych Ratchetów. Czuć, bo jest też dużo nawiązań do starych Ratchetów, między innymi Złoczyńca, co nie? Mhm. No. Tak więc, no jak widzicie, to właśnie był Ratchet & Clank Załoga Q. Chronologicznie następny let's play, no to maraton z Więźniem Azkabanu, ale widzicie, ja to jest dobry herbatnik. Bo zamiast nagrywać najlepszy teraz Więźnia Azkabanu, to już mam dawno nagrany, więc... Czekaj chwilę, no. Czekaj, daj mi chwilkę. Ja tylko pójdę po jedną rzecz. Dobrze zatem, drodzy widzowie, chciałem tylko powiedzieć, że następny let's play Pomidora z Ratcheta. To jest dobre pytanie. Uwaga. Co? Zakręciłem kołem fortuny i wyszło Size Matters, więc to masz nagrać. O Jezu. Size Matters? Size Matters? O kurwa. To zaraz pytanie, czy na PSP, czy na PS2? Na PS2, bo polskie napisy są. W sumie racja. No, lepsza. Znaczy, wersja na PS2 może nie jest lepsza, ale ma polskie napisy, to na pewno jest plus. No. Okej. Okay. Może być i tak. Tak więc, moi drodzy, z naszej strony to by było już na tyle. Dziękujemy za oglądanie. Mamy nadzieję, że wam się spodobało. Następny let's play to maraton Więźnia Azkabanu. Zaczynamy z PC, kończymy z PS2. Hehe. No. Mm-hmm. I ze mną był Sebastian Palnik, co lubi dawać w palnik. Obecnie już zostaje z nami razem w Radomiu. Tak, i dalej lubi jeździć Laguną. Dokładnie, nic się w tej kwestii nie zmieniło. No i ty też lubisz jeździć Laguną. I jakby to powiedział Jim, no zapraszam na kanał Sebulby 2000. Znaczy, zapraszam na mój kanał, bo również nagrywam retrogierki, ale kurwa, Jim, proszę się nie reklamować. Dobra, dokładnie, spokojnie było tematu. Proszę się nie reklamować, więc wiecie, tak oto Pomidor zrobił mi reklamę, ale zwalił wszystko na Jima, bo wiecie, wszystko jest winą Jima, pamiętajcie. Dokładnie i można się teraz z niego śmiać, bo hehe, nie dość, że pracuje za darmo, to jeszcze teraz na nockach siedzi, więc hehe, XD z niego. No, beka w chuj. Beka w chuj. No, tak więc żegnamy was i pokazujemy i objaśniamy właśnie wielki koniec tego wspaniałego let's playa. Tak. Tak więc... Czekaj, ja cię tylko dogonię. Gdzie ty jesteś? Tu jestem. Nie kręć się. Okay. Poczekaj, bo jak się żegnamy... O, tutaj. Tak jest. Proszę państwa. To na razie i cześć. Pa, kurwa. No i to tak się let's playe nagrywa.